Dolny Śląsk z Wrocławską, przystanek Trzebnica. Na zaproszenie burmistrza pana Marka Długozimy przyjechaliśmy po raz kolejny do Trzebnicy, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. Panie burmistrzu, wyjątkowy czas, weekend, w trakcie którego trwają dni rodziny w Trzebnicy i my też koło miejsca, które dla rodzin. Tak, no bo to już są piąte takie małe jubileusz, Trzebnickie Dni Rodziny. I w tym roku też wpisujemy się w obchody stulecia odzyskania niepodległości, a wiadomo, że rodzina to jest podstawowy fundament każdego narodu, także to pięknie będzie miało połączenie z otwarciem nowego żłobka i nowego przedszkola. I nie jest żadną tajemnicą, że dzisiaj gmina Trzebnica się bardzo dynamicznie rozwija, dużo młodych ludzi tutaj stawia swoje pierwsze kroki, zakłada małżeństwa, a co za tym idzie, też chcą rodzić dzieci. Dlatego uważam, że budowa żłobka, nowoczesnego żłobka i przedszkola jest niezbędne w dzisiejszych czasach. Warto też wspomnieć, że to jest po raz pierwszy się chyba zdarzyło w gminie Trzebnica po wojennej historii, a myślę, że w powiecie trzebnickim, że wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola i do żłobka. Do tej pory było tak, że brakowało miejsc dla dzieci do przedszkola, no a żłobek był ograniczony z uwagi na brak bazy lokalowej. W tym roku ponad 100 dzieci została przyjęta do żłobka, ponad 200 dzieci do przedszkola i to zaspokoi potrzeby wszystkich rodzin. To niesamowity sukces. Oprócz tego, że miejsca w żłobkach, miejsca w przedszkolach, to też nowe obiekty rekreacyjno-sportowe. Tak, uzupełnieniem już tych naszych tutaj wszystkich obiektów sportowych, bo wiadomo, że Trzebnica słynie z obiektów sportowych, po budowaniu akwaparku, czyli basenu zewnętrznego, wewnętrznego, otwarciu nowej kręgielni, siłowni, crossfitu, noszę kolejny obiekt sportowy w postaci boisk do squasha, do fitnessu, jak również do crossfitu, a też tutaj obok właśnie kompleksie tego powstaje nowoczesna hala widowiskowa sportowa na 1000 miejsc, która będzie uzupełnieniem tutaj powstałej szkoły podstawowej nr 2, bo jak wiemy, szkoła liczy już ponad 700 dzieci, do południa będzie służyć uczniom, po południu wszystkim mieszkańcom gminy Trzebnica. Co jeszcze dzieje się u Państwa? Myślę, że wydarzeń jest sporo, ale na pewno są też takie, na które warto zaprosić wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. No, tradycyjnie mamy orkiestrę dentum w Trzebnicy. To jest już historia orkiestry dentum, bo sam w tej orkiestrze grałem na klarnecie i na niedzielę, czyli na 10 czerwca zapraszam na paradę orkiestr dentum na rynku. Będą orkiestry z Leszna, z przyjeżdżania orkiestra z Big Band, z naszego zaprzyjaźnionego miasta, z Kitzingen i z Trzebnicy i będzie się dużo działo na rynku. Także zapraszamy w kolejną niedzielę, to jest 10 czerwca do Trzebnicy. Tak, zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców, nie tylko Trzebnicy, ale całego Dolnego Śląska, bo naprawdę warto posłuchać orkiestr.